Ludzie idzie, idzie poprawnie. A to co, punktualnie zaczynamy? Tak. Piotr dzwonił, że może teraz no. Bo jest w jasełkach uczestniczy, także no, nie siedzi od razu. Ale trudno. Siedzi od razu w stroju. Szanowni Państwo, tak, dla protokolanta dzisiejszego posiedzenia Rady mamy, Kęński będzie prowadzić nasza pani sekretarz, pani Agata Holek. I to szczęście jest. Proszę Państwa, otwieram posiedzenie Rady Dzielnicy Czuby Południowe. 19 posiedzenie. Może porządek? Porządek mam. Witam serdecznie wszystkich przybyłych. Porządek posiedzenia każdy z Państwa otrzymał, ale formalnie przeczytamy na podstawie paragrafu 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Czuby Południowe, załącznik do uchwały Rady Miasta Lublin z 19 lutego 2009 roku w sprawie nadania statutu Czubom Południowym Dzienniku Ludowej Ustawy Wielkiej Opozycja. Zwołuję 19 posiedzenie Rady Dzielnicy Czuby Południowej na dzień 19 grudnia 2017 roku, godzina 18 w siedzibie Rady Zarządu Dzielnicy godzina 16. Proponowany porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku posiedzenia, zatwierdzenie protokołu nr 18/6/2017 z posiedzenia Rady Dzielnicy Czuby Południowej. Punkt 4. Informacja na temat rezerwy celowej na 2018 rok. Punkt 5. Sprawy różne i wniesione. Punkt 6. Zamknięcie posiedzenia. Co do proponowanego porządku posiedzenia, są uwagi? Jeżeli to proszę o zgłaszanie. Pozwolicie Państwo, że usiądę, będzie ładniej. Nie widzę. Proponowany porządek posiedzenia poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki do góry, proszę liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wyniki 9 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Szanowni Państwo, porządek posiedzenia został przyjęty i wchodzimy w punkt trzeci. Zatwierdzenie protokołu numer 18 z posiedzenia Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Protokół był rozesłany do Państwa, pani Agata rozesłała. Kto nie ma maila, mógł się zapoznać pół godziny przed, był wyłożony, jestem od godziny 16. Czy są uwagi do protokołu? Nie ma. Nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo, jest. Poddaję pod głos. Przepraszam. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jedyne uwagi do treści przysłał pan Ryszard Czerwieniec i te uwagi również Państwu rozesłałam wszystkim na te same maile. Także możecie się zapoznać. Głównie dotyczyły one takich błędów literowych oraz w jednym punkcie wypowiedź została uzupełniona i przeczytam tą zmienioną wypowiedź. To dotyczyło rozmowy o przesyłaniu maili, których nie można odczytać na czas. Pani Renata Kubińska wypowiedziała się na ten temat i pan Ryszard Czerwieniec poinformował, że zapytał w Kancelarii Prezydenta, czy istnieje możliwość, taka możliwość, żeby wszystkie wiadomości, które napływają do skrzynki mailowej Rady Dzielnicy, były przekazywane na adres mailowy pani Renaty Kubińskiej. Wyjaśnię. Pani Renato zgłosiła, więc ja poczułem się w obowiązku sprawę uregulować, żeby nie czuła się jakby niedoinformowana. Natomiast poinformuję Państwa przy tej okazji,
Jak już podejmiemy ten temat, że niestety Kancelaria Prezydenta wysyła wiadomości do Rady Dzielnicy i automatycznie są przekierowywane do Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Rządu. I te dwa adresy są jakby sprzężone ze skrzynką Rady Dzielnicy i w tym samym czasie dostajemy nowej tej informacji też woli wyjaśnienia tej informacji. Nie ma takiej intencji. Jest pismo i wykaz, który... Gdyby Rada Dzielnicy podjęła taką uchwałę, to jest tą uchwałą podzielona do Pana Prezydenta, żeby ją zrealizował. Na dzień dzisiejszy takie są wytyczne i Rady Dzielnicy w ten sposób mają poustawiane te sprawy związane z odbieraniem poczty kierowanej na skrzynkę Rady Dzielnicy. Dziękuję. I jeszcze jakieś co do protokołu. No widzę, w związku z tym protokół posiedzenia poddaję pod... Panie Krzysiu, jesteśmy w fazie protokołu i dlatego... Wiesz, ale dzisiejsze posiedzenie jest nagrywane przez Fundację Wodną. Naturalnie. Trzeba się przestrzegać kamerę. Proszę, podpisać się panowie i dopiero będziemy głosować, bo wtedy jest to prawo wsteczne. Tak, tak. Otworzyliśmy chwilę po prostu zgodnie, ale to... Cieszymy się, że Państwo przybyli, są, jest zdrowie coraz większe, nie będzie strat związanych ewentualnie z wydatkami. Czy lista, Pani Artur, lista jest poproszę. Pani Agata przedstawiła takie konkluzje do protokołu. Pan Ryszard wypowiedział się na ten temat. W fazie późniejszej będziemy jeszcze wracali do tego, bo może trzeba uściślić pewne rzeczy wynikające z przepisów. W związku z tym, że mamy już dwóch członków prawie więcej, poddaję protokół pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu numer 18? Z 2017 roku proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Podaję wyniki. 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Protokół został zatwierdzony. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 4. Informacja na temat rezerwy celowej na 2018 rok. Panie Ryszardzie, czy Pan chce przekazać kilka słów z rezerwy celowej? Ja mogę kilka słów powiedzieć, a później już. Chyba, że... bo jeszcze nie mamy jako takiej... Proszę bardzo, to ja później dodam dwa słowa od siebie. Dzisiejsze spotkanie w tym zakresie poświęcone podsumowaniu tego roku, bo to jest ostatnie spotkanie w tym roku. Tutaj chyba powinniśmy być zadowoleni z użytkowania środków Centralnej Rezerwy Celowej, bo wiele inwestycji, wiele zadań zostało zrealizowanych. W związku z tym, że właśnie sprawne wydanie tych pieniędzy ma duży wpływ na to, jak my się do tego przygotujemy. Dlatego już dzisiaj... Słuchajcie sekundę. Ja podam. Pani Agato, niech każdy sobie zobaczy, bo mamy wydruk, jak te pieniążki zostały rozdysponowane, a może później jeszcze ktoś coś doda, coś niewykonane i tak dalej, to będziemy mieli taki obraz. Proszę, mamy właśnie wydruk. Proszę. Mamy informację przekazaną z Kancelarii Prezydenta o tym, że środki przeznaczone na wydatkowanie z Zerwanej Rezerwy Celowej, czyli z Dżury Południowej, zostały wydane w 100%.
To świadczy o sprawnym działaniu Rady oraz o właściwych wnioskach, które zostały zrealizowane i będą służyły mieszkańcom. W związku z tym właśnie, że ten proces związany z wydawaniem pieniędzy, z wnioskowaniem do Urzędu Miasta o wydatkowanie pieniędzy celowych jest tak sprawny, to właśnie po prostu dlatego, że my już wcześniej podejmujemy ten temat i tak jak dzisiaj ten punkt porządku posiedzenia, żeśmy ustalili, że będzie realizowany, to właśnie jest wskazane, żebyśmy właśnie teraz, jeszcze przed zakończeniem tego roku, zastanowili się, co byłoby nam potrzebne i na co moglibyśmy wydać środki z rezerwy celowej na przyszły rok, jeśli zostaną nam przyznane, bo na dzień dzisiejszy też takiej informacji nie mamy, ale sądzę, że Rada Miasta czy Pan Prezydent łącznie z Radą Miasta zechce w następnym... Bo być może zmienić się również wysokość... Może zmienić zasady wydatkowania, może zmienić się wysokość tych środków przyznanych na poszczególne rady. Pewno dzisiaj nie będziemy dzielić jeszcze tych środków, bo nie wiemy, czy są w ogóle. Natomiast jeżeli te środki pojawią się do wydatkowania, to zostaniemy poinformowani przez Kancelarię Prezydenta. Być może wcześniej nieoficjalne informacje spłyną od Rady Miasta. W związku z tym będziemy mieli jasność co do tej kwestii. Dlatego to ten temat właśnie dzisiaj chcieliśmy już podjąć, żebyście Państwo przemyśleli, że sami właśnie ten okres świąteczny nawet sprzyja takim przemyśleniom. I to w zasadzie tyle. Chciałbym w tym momencie, jeśli chodzi o środki na przyszły rok, natomiast jak już jestem przy głosie, chciałbym bardzo podziękować Radzie Dzielnicy, Zarządowi za pracę w tym mijającym 2017 roku. Warto podkreślić, że osiągnęliśmy sukces w postaci wygranego projektu budżetu obywatelskiego. Tutaj też chciałbym podkreślić to, że właśnie tak wielkie zaangażowanie członków Rady Dzielnicy, sympatyków, przyjaciół i innych osób towarzyszących spowodowało sukces. Wiemy z przekazów medialnych między innymi, że ten projekt wygrał niewielką ilością głosów. To tym bardziej świadczy o tym, że ta właśnie determinacja, każdy głos, który został oddany na nasz projekt, był spowodowany kampanią czy naszymi zabiegami mieszkańców Lublina. I to właśnie spowodowało, ta determinacja, ten wspólny wysiłek spowodował, że praca nie poszła na marne. Praca autorów tego projektu, czy wszystkich, którzy brali czynny udział w informowaniu mieszkańców o tym projekcie i zalecaniu do głosowania na niego. To jest to, co chciałbym przekazać, jeśli chodzi o pieniądze. Natomiast myślę, że w tym momencie możecie Państwo zadawać pytania, gdyby do mnie jakieś. Jeśli nie, to możemy kontynuować porządek posiedzenia. Nie mam pytania, czy w tym punkcie omawiamy projekty z rezerwy celowej? Sprawę pozytywnych miesięcy. Czy mieliśmy takie zamierzenie, żeby poomawiać wszystkie? Znaczy ja mam do omówienia. Chciałbyś. Ale naszą rezerwę już zrealizowano, powiedzmy, z tego tematu. Tak, proszę bardzo, bo my tutaj mamy ten punkt dotyczący 2018 roku, żeby już przygotowywać sobie pewne jakby wizje, gdzie co, ewentualnie jakie historie, że jeżeli otrzymamy pismo, to wtedy będziemy mogli już sobie rozważać w przyszłym roku i nie czekać z opóźnieniem, żeby gdzieś w listopadzie czy grudniu montowali nam ławki, bo można by te sprawy jakby pociągnąć szybciej. Proszę bardzo, Pani Agata. Więc wykaz jeszcze, ja bardzo przepraszam, jest aktualny wykaz tych zrealizowanych, to 2017 rok. I gdyby tam coś było
że gdzieś u kogoś jest coś niedokończone czy niezrobione tak jak trzeba, to w tych fazie tych uwag można by jakby powiedzieć. Proszę bardzo, pani Agata. Jedno z przedsięwzięć z rezerwy celowej, którym ja się taką się opiekowałam, była budowa mini boiska dla dzieci przy ulicy Szafirowej. Tam trwały ustalenia, w którym miejscu dokładnie może być zrealizowany ten plac, ponieważ z jednej strony jest linia średniego napięcia pod takim niewielkim wałem, z drugiej strony są drzewa, więc te sprawy z Wydziałem Inwestycji i Remontów trzeba było ustalić. W związku z tym, że inwestycja dosyć późno była realizowana, został teren obsiany trawą, natomiast podczas odbioru zostało ustalone z wykonawcą, że na wiosnę on ma jeszcze obowiązek obejrzeć ten teren, czy on jest wyrównany i ponownie obsiać trawą, jeżeli ta trawa, to taki jest gatunek dla boisk sportowych, nie wzejdzie, to ma obowiązek to zrobić i wtedy zostaną powieszone siatki na tych bramkach, jak zostanie to zakończone na wiosnę. Natomiast w związku z tą realizacją mam dwa takie pisma. Na miejscu podczas odbioru rozmawiałam z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i w związku z tym, że ten teren będzie przez nich zarządzany, ustaliliśmy, że jako Rada Dzielnicy możemy złożyć takie pismo dotyczące stałego i bieżącego utrzymania terenów, utworzenia terenów kosza oraz w miarę możliwości oczyszczenia też terenów sąsiednich na działce 73 łamane przez 2. I mam taki wniosek. Taki wniosek do Wydziału Gospodarki Komunalnej, który chciałabym, żebyśmy jako Rada Dzielnicy przesłali. Odczytam ten wniosek. Wnioskujemy o objęcie mini boiska dla dzieci zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 73 łamane przez 92 przy ulicy Szafirowej oraz terenów miejskich sąsiadujących z boiskiem stałym bieżącym utrzymaniem. Mini boisko zostało zrealizowane w grudniu 2017 roku ze środków rezerwy celowej Rady Dzielnicy Czuły Południowe. W związku z potrzebą stworzenia wewnątrzosiedlowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców zwracamy się z wnioskiem o zabezpieczenie środków do budżetu na zakup 3 koszy, 2 kosze na odpady oraz 1 na psie odchody oraz miarę dostępności środków na dalsze oczyszczenie i uporządkowanie terenów zieleni publicznej na działkach o numerach 73 łamane przez 92 i 105 łamane przez 45. Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi do samej treści bądź wniosku, no to jeżeli nie, to chciałabym, żebyśmy po prostu przegłosowali to pismo i przesłali jak Rada Dzielnicy. Jasne. To jest uzasadnione, bo protokół przyjęcia przez Wydział zrealizowanych inwestycji z automatu winien być przyjęty na utrzymanie, jeżeli chodzi o dany wydział w mieście. Ale z tego tytułu, jak się orientuję, to Wydział Gospodarki Komunalnej ma tereny zielone, tereny wszelkie, które utwardzone, zielone, które stanowią działki miasta. Jeżeli chodzi o Zarząd Dróg Mostów, to z kolei oni mają drogi, pasy drogowe. Wydaje się, że pismo jest zasadne dla przypomnienia tym Państwu i to czytane pismo, wniosek po prostu poddam pod głosowanie z tym, że Panie Ryszardzie należałoby to puścić chyba jako Rada z tymi wszelkimi naszymi, że tak powiem, logami i tak dalej, no tak? Mamy szablon pisma firmowego. Jasne, numeracja i tak dalej. Oczywiście to jest treść, nie są. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku przedstawionego przez Panią Agatę? Proszę o podniesienie ręki. Proszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek przeszedł. 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Dziękuję. Jeszcze... Proszę bardzo, pani Agata, następny temat. Mam jeszcze taki wniosek, ze względu na to, że we wniosku określiłam lokalizację tego terenu jako teren przy ulicy Bursztynowej 3, a w trakcie prac okazało się, że jednak ten teren jest zlokalizowany przy ulicy Szafirowej. To pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów po prostu poprosił mnie, żebyśmy przesłali korektę dotyczącą lokalizacji, żeby już wszystko formalnie było tak, jak należy. I mogliśmy tego zrobić wcześniej, bo nie było stosowności. Tak, więc odczytuję. To pismo. Korekta wniosku do rezerwy celowej 2017 Rady Dzielnicy Czuby Południowej. W związku z realizacją mini boiska dla dzieci na działce ewidencyjnej nr 73 omana przez 92 przy ulicy Szafirowej składamy korektę w zakresie lokalizacji inwestycji. We wniosku z dnia 20 czerwca 2017 roku o treści Rada Dzielnicy Czuby Południowej wnioskuje o przeznaczenie kwoty 25 tysięcy dzierżawków rezerwy celowej na zadanie wykonanie boiska z ustawieniem bramek i tablicy informacyjnej regulaminu przy ulicy Bursztynowej 3, numer działek 73, łamane przez 2 i 105, łamane przez 45. Wpisano nieprawidłowy adres. Prawidłowa treść wniosku brzmi następująco. Rada Dzielnicy Czuby Południowe wnioskuje o przeznaczenie kwoty 25 tysięcy złotych ze środków rezerwy celowej na zadanie wykonanie boiska z ustawieniem bramek i tablicy informacyjnej regulamin przy ulicy Szafirowej, numer działki 73, łamane przez 92, arkusz 11, obręb 27. Poddaję wniosek prostujący. Wniosek składany z rezerwy celowej. Pod głosowanie, kto jest z Państwa za przyjęciem wniosku czytanego przez Panią Agatę? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wynik 12 za, 0 przeciw. Za wstrzymujących się. Wniosek będzie przesłany. Proszę bardzo, jeżeli dotyczy jeszcze spraw tych, to kto z Państwa chciałby zabrać głos? Dotyczy sprawa rezerwy celowej 2017 i ewentualnie 2018, czyli ta perspektywa to już jest kwestią jakby rozważań, co ewentualnie w danej, no, w danym osiedlu czy dzielnicy należałoby, ale to jest temat, wydaje się, nie na dzisiejszy dzień jakby. Ale można o pewnych sprawach na pewno porozmawiać, a przygotowywać ten grunt na już przyszły rok. Proszę bardzo. Tak, nie wiem, na ile to będzie się przekładało na realizację, natomiast proponuję wszystkie wnioski dotyczące urządzenia przestrzeni publicznej, terenów zielonych faktycznie złożyć na początku roku, ponieważ te realizacje no, na jesieni jednak przedłużają ten okres, znaczy odciągają ten okres, kiedy faktycznie to będzie mogło być użytkowane, tak jak z tym sianiem trawy. Wiadomo, że to jest też uwarunkowane tym, czy środki są w użyciu miasta, czy nie, na te cele, ale, no, ale na podstawie tego doświadczenia i doświadczenia związanego z realizacją nowego projektu budżetu obywatelskiego widzimy, że im później jest to realizowane, tym gorzej, bo miesiąc czasu zajmuje zamówienie urządzeń, potem montaż, na koniec dopiero można ten teren uporządkować i zagospodarować zielenią. Jeżeli jest taki moment, że jest błoto, to po prostu tego w praktyce nie da się zrobić. Proszę bardzo, jeszcze w tych sprawach. Ja tylko zapytam. Szanowni Państwo, my mamy ten wydruk. Tutaj wszystkie historie zostały zgodnie z wnioskami przeznaczone. Liczyłem co do grosza. Mamy dokładnie 129 tysięcy wydatkowane. Chcę tylko powiedzieć to, co mówi Pani Agata. W ogóle zielony budżet w tym roku chyba w części został wstrzymany ze względu na sprawy budżetowe. Ten czy zielony Lubin, czy zielony budżet, coś takiego. W każdym bądź razie my z Górek mieliśmy z nami pani dyrektor, pani inspektor
zdanie skargi. Rozmawialiśmy i gdyby tam wystarczyło krzewów czy coś takiego, mielibyśmy jakieś nasadzenia, okazało się, że dzisiaj mamy dzień już taki, że można by jeszcze sadzić, ale niekoniecznie i tych nasadzeń w tym roku nie będziemy na pewno mieć, a przydałoby się tutaj nieco, tak jak u Państwa, powiedzmy na Porębie, na Widoku, czy u nas na Górkach. A jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, ja powiem, że jestem ogólnie zadowolony. No, wykonane zostały pewne czynności przez naszych tych wykonawców. Miałem problem ze swoją łapką, ale jednak no my niekiedy wiemy więcej niż ja nie chciałbym krzywdząco mówić o pracownikach, ale przyjeżdża pani czy pan i mówi, że tutaj nie da się. Nie da się, to jest w takim sformułowaniu niegrzecznym, prosiłbym nie pisać, ale to tak żartobliwie, to powiem w późniejszym czasie, co się nie da. W każdym bądź razie pani zadzwoniła i jednak jest ustawiona. Nam zależy, wydaje się, że zależy nam na tym, że jeżeli mamy jakiś swój pomysł czy widzenie czegoś w terenie, to ono powiedzmy przedstawiamy w tym sensie środki we wniosku, to realizacja tego powinna być taka, która by przynosiła nam zadowolenie czy satysfakcję. Bo tu była taka historia, bo pani Halina do mnie dzwoniła, Wyżyna 13, uzgodniliśmy. Może był mój błąd, bo ja na mapce zaznaczyłem po przeciwnej stronie, ale tam są łapki akurat ustawione po przekątnej i to odpowiada zabezpieczeniu zieleni, między innymi przed takim wjeżdżaniem sobie lekkomyślnym osób pojazdami, gdzie w zasadzie no, dewastacja następuje, a nie ma możliwości naprawienia tej zieleni, bo nie ma takowej. Jest wykonane, ale pan Henio czy Stasio, jego to nie interesuje, jeździ, bo tak mu odpowiada. Mieliśmy też wczoraj panią, która no, chce mieć miejsce tutaj wokół szesnastki. Będziemy robić wszystko, żeby miała, ale jest parking obok i niekoniecznie tam się staje, rozjeżdżany jest park, okolice parku i tak dalej. Ta dewastacja następuje, inni państwo z kolei dzwonią i proszą o to, żeby robić rekultywację tego gruntu, czy zasiewy i tak dalej, ale to się nie da, bo każdy wydział, jeżeli nie jest wrzucony temat, to dobrze państwo wiecie, na, że tak powiem, do budżetu miasta, to praktycznie każdy z dyrektorów, jak się złoży wniosek czy pismo, to dopytuje, czy nie idą za tym środki z rezerwy celowej. Gdyby ta rezerwa była troszeczkę większa, no to na pewno szanse przekazywania by były również większe. Jeżeli chodzi o tutaj, tak jak mamy w punkcie czwartym na przyszły rok, ja osobiście robiłem rozważania, powiedzmy u nas w osiedlu, jeżeli chodzi o dzielnicę, no to każdy z Państwa wie cokolwiek, tylko że środki w niektórych momentach są za małe. Natomiast mówiąc już, jeżeli ja na zakończeniu w tym punkcie o budżecie tym obywatelskim, to dwukrotnie składaliśmy pisma, nie udało się, ale na spotkaniu mówiłem nawet na tym spotkaniu w szkole, mówiłem, tam byli nasi proboszczowie, że gdzieś chyba opatrzność czuwa, bo na koniec mówię, pan Krzysztof, pani Agata i pan Ryszard, no oni jakby włożyli ten wysiłek, jakby powiedzmy materialny, bo jeżeli chodzi o ulotki i tam te wszystkie historie, zresztą nasz pan Radek, przepraszam, również, no i udało się 6 czy 10 głosami, jest nieistotne, jesteśmy w piątce zwycięzców i chwała powiedzmy naszym wszystkim osobom zaangażowanym, roznoszącym ulotki, czy roznoszącym, czy po prostu przekazującym informacje. Czy to dotyczy dużego projektu? Może dużego, D38. Może, jeżeli dotrwamy, to coś
coś z tego 1 200 000, jak mi zabraknie gdzieś w budżecie miasta, coś po prostu będziemy mieli na rzecz mieszkańców, okolicy poprawione. Chcę tylko powiedzieć Państwu, nie jestem przeciwnikiem żadnej dzielnicy, ale odwiedzam często i Tatary, i Kalinowszczyznę, i naszych sąsiadów. Tutaj, no, u nas jest tak, a nie inaczej, dlatego że jest po prostu podzielony, teren jest podzielony. Tam, gdzie spółdzielnie mają swój obszar, tak, swój obszar, a tu jeszcze wchodzi w grę wspólnoty. Każda wspólnota ma swój skrawek, poza skrawkiem. Kiedyś było to realizowane, dzisiaj już nie. Sprzątamy, zamiatamy do krawężnika, dalej jest nieistotne. I to jest poniekąd, no tak, a nie inaczej, jeżeli przejdziemy po pewnych osiedlach, a odwiedzałem, to są osiedla, gdzie i kolor, nie tylko szarzyzna tej kostki, bo powiedzmy szary też jest kolorem, ale jeżeli chodniki, czy place zabaw, czy inne są po prostu robione, czy nasadzenia, czy jakieś powiedzmy to, co Pan Krzysztof przekazywał, żeby ewentualnie urządzać jakieś tereny te zielone, a jednocześnie nie zamykać tylko zielenią, ale również do tego jakieś elementy, to na osiedlu przy Brzeskiej chyba, tam jest piękny plac do ćwiczeń w terenie, plac zabaw. Nie dopytywałem, czy to jest spółdzielnia LSM, czy to jest również teren gminy, ale jest, my mamy jeden czy dwa elementy do ćwiczeń w terenie, bo na tyle wystarczyło pieniędzy, tam jest 10 w różnym wydaniu. No i w sumie w okolicy jest tak porobione, że warto podjechać, zobaczyć i niektóre elementy jeszcze doskonalsze przenieść można na nasz grunt, a mamy jeszcze kilka takich hektar w dzielnicy na pewno, gdzie należałoby cokolwiek w tym zakresie robić. Zadziwia mnie niekiedy fakt, skąd na to pieniądze. No są widocznie z wygranych budżetów małych, dużych, a nie tylko z rezerwy celowej. Także tyle w tej sprawie, co mogę przekazać. Jeżeli jeszcze będą jakieś wypowiedzi, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to będziemy przechodzić do kolejnego punktu. Nie widzę, w związku z tym kolejny punkt, bo jesteśmy strasznie czasem, także dzisiaj można pozwolić sobie na nieco dłuższe wypowiedzi i powiedzmy inne jakieś przemyślenia, sprawy różne i wniesione. Punkt 5. Proszę bardzo. Mógłbym zabrać głos, jak zwykle. Proszę bardzo, pan w sprawach wniesionych chciałbym przedstawić sytuację kontaktowania się z naszymi mieszkańcami za pośrednictwem dyżurów prowadzonych w Radzie Dzielnicy. Od ostatniego posiedzenia Rady mamy kilka wpisów. W dniu 7 listopada na dyżur przybyło między innymi mieszkanka osiedla Górki, która zgłosiła potrzebę doświetlenia ciągu pieszego od przystanku do budynku Wyżyna 43 łącznie ze schodami. Ponadto poręcz znajduje się zbyt daleko od schodów, co jest bardzo uciążliwe przy schodzeniu, zwłaszcza w okresie zimowym. Należałoby przesunąć barierki lub dosławać dodatkowe poręcze. I tutaj pani dyżurująca, pani Data Farba przyjęła pewne zgłoszenie. Kolejne to był mieszkańc osiedla. Ja mogę zabrać głos? Chciałam zapytać, bo ja zrozumiałam tak, że jest to duży problem dla osób stojących po dość stromych schodach. Ta poręcz, która jest zainstalowana, nie spełnia tak do końca swojej funkcji, bo jest za daleko w stosunku do schodów. Więc gdyby Państwo myśleli o rezerwie celowej na przyszły rok, to być może to jest taka mała inwestycja, która mogłaby ludziom bardzo pomóc, żeby po prostu dostawać tą dodatkową poręcz
dowiedzieć się, ile to kosztuje i po prostu to zrobić, bo jeżeli ktoś tam sobie złamie nogę albo stanie się coś jeszcze bardziej poważnego, no to myślę, że nie warto ryzykować, żeby tak, tak było. Także mogę w tej sprawie wypowiedzieć się. Schody są wybudowane, jeżeli mówimy... Nie, nie, ale to na pewno nie teraz. Schody są wybudowane, mówimy o schodach od przystanku Jana Pawła w narożnik Wyżynnej 43, czyli wspólnoty. I kończy się tam bieg. Wspólnota ma wykupiony teren, teraz ma jeszcze dzierżawiony, płacony i praktycznie przejście w tym miejscu nie powinno nigdy być wykonane. Ono jest, natomiast jeżeli chodzi o poręcz i te schody robione były przez, na wniosek pana Więckowskiego w 2001 chyba roku. W każdym bądź razie były te schody już rozsypane, remontowane z mojego wniosku. Były wykonane naprawy. Barierki uważam, że jeżeli one są w takim ułożeniu, trzeba barierki po prostu przestawić najtańszym kosztem. Natomiast gdyby pójść w kierunku, no ale to specjaliści z tej dziedziny, ale jeżeli barierka jest w odstępie od schodu, to wiadomo, że najlepiej by było ją przestawić, a jeżeli by to przeszkadzało, bo tam jakby był zjazd, co jest raczej do zjazdu tutaj nieprzystosowane, bo tylko z wózkami. Tam nie ma mowy o tym, żeby ktoś niepełnosprawny bez osoby towarzyszącej zjechał. To bo wtedy ten wysięgnik jest taka poręcz potrzebna poniżej poręczy dla sprawnego, powiedzmy, dla niepełnosprawności, czy jak jest potrzebna przy wózkach. Także trzeba będzie się tym tematem zająć, a jeżeli chodzi o oświetlenie, bo tam mieliśmy to wrzucone, wystosowaliśmy tu pan Janusz pismo, czekamy, bo to jest, że tak powiem, w parku, ale czy będą środki w ramach tego wybranego projektu, czy nie będą, bo na pewno rozglądają się w inwestycjach, że jak będziecie mieli, to przy okazji zrobimy. Ale tam są ciemności egipskie po obu stronach i teren jest taki, powiedzmy, zalesiony, zakrzaczony, także strach się bać. I niebezpiecznie nocą się zrobił ostatnio. Tam na pewno tak. Za tą informacją, która pojawiła się na pewnym osobniku, który... Na pewno na naszej posesji dwukrotnie w ostatnim czasie były spalto, to może niekoniecznie, ale przy Wyżynie 43 podpalacz śmietników jest, który pali po prostu dwu czy trzykrotnie. My mamy kamery na swoim obiekcie, ale to jest temat, że tak powiem, tak jak i na szczytowej 12-14. Tam są potrzebne cztery lampy, to zgłaszam nie tylko my, ale indywidualnie pan Szczepański i wydaje się, że trzeba będzie przypomnieć zarządowi dróg i mostów, dlatego że ja byłem tam z panią inspektor Kulik od dyrektora Wydrycha i te sprawy omówiliśmy, ale na 3 czy 4 lampy, tak jak ona powiedziała, z obustronnym podłączeniem do istniejących, to jest przy Narodowych Siłach Zbrojnych, tu przy tym rondzie, to jest kwota i koszt nie na rezerwę celową, bo to jest temat inwestycji. Już, bo rezerwa celowa, to jak będziemy mieli po 30 tysięcy do dyspozycji, to 8 do 10 chyba jeszcze tam lampy łamane wchodzą w grę. Nie normalna postawiona, bo prawdopodobnie zdanie, tak ta pani mówiła, że żeby żarówki wkręcić, nie podjedzie tam dźwigień i tak dalej, także jest taka potrzeba. Także tutaj wracając na koniec do tych barierek, no będziemy rozważać teraz tym, że wydaje się, że najprostszym elementem by było przesunąć i ponownie zacementować istniejące. Także... A ja bym chciał jeszcze uzupełnić to. Proszę bardzo. Bo kilkanaście dni temu pojawił się portret pamięciowy właśnie pewnej mężczyzny, który zaczepiał kobiety. Także tutaj też ma miejsce.
Wierzę mi się, że ze względu również na to, no to potrzeba pilna jest instalacji tego oświetlenia. No tutaj to zapanowała drobna psychoza już w środkowie, także. No to są rozpoczęty. Powinien się. Powinien się zakończyć, nie? Myślę, że na razie zrobiliśmy co w naszej mocy. Jeśli będzie potrzeba, to będziemy monitorować to. A ja bym gdzieś pan przewodniczący pozwolił się do kolejnego zgłoszenia mieszkańca. Mieszkaniec osiedla Poręba zgłosił potrzebę uruchomienia klubu kulturalnego i sportowego. Wykorzystując na ten cel tereny miejskie, tereny zielone obok kościoła, tereny przy ulicy Amerystowej, przy sklepie Stoprotka, a przede wszystkim teren przy ulicy Bursztynowej 3, myślę, że chodzi o okolice tego budynku. Tereny zieleni publicznej, częściowo będące własnością miasta Lublin oraz własnością prywatną. Potrzeba wynika z braku usług w przestrzeni sportu i kultury na osiedlu Poręba. Uruchomienie Domu Kultury i Sportu umożliwiłoby rozwijanie pasji, zagospodarowanie wolnego czasu, integrację. Zasadne byłyby też jak najszybsze urządzenie terenów sportowych i terenu przeznaczonego na usługi, na kulturę, czy usługi kultury, nie wiem, czy jednak chodzi o usługi kultury ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Część druga w rejonie ulic Bursztynowa i Szafirowa. Tutaj myślę, że Agata Cholewa, która przyjmowała to zgłoszenie, jest dobrze zorientowana i ma dobre kontakty ze zgłoszeniodawcą. Tak. Poczyniła również jakieś rozmowy w celu. Ten mieszkaniec nawet zaproponował, że może poszukać środków na wybudowanie takiego domu kultury. Natomiast ja od tamtego czasu próbuję się umówić na rozmowę z panem prezydentem Krzysztofem Żukiem. Jeszcze mi się to nie udało. Będę próbowała teraz na 8 stycznia się umówić. Jeśli mi się to uda, to no, zamierzam porozmawiać z panem prezydentem o wykorzystaniu tego terenu. Teren jest przeznaczony właśnie na usługi kultury i zieleń publiczną właśnie na ten cel. Niestety teren jest prywatny w tej chwili. Tu jest problem. Tu jest problem. Natomiast no, zgłaszaliśmy, przynajmniej ja zgłaszałam przy uchwaleniu miejscowego planu gospodarowania przestrzennego, że być może inna lokalizacja by była lepsza. Urząd zdecydował, czy prezydent i radni zdecydowali, żeby już żadnych uwag do tego miejscowego planu nie wnosić, także będę się dopytywała pana prezydenta, co w tej sytuacji, skoro teren jest prywatny, tutaj został zlokalizowany dom kultury jest potrzebny, kiedy taki dom kultury w końcu stanie. Jeżeli w tej sprawie mogę powiedzieć dwa zdania, na spotkaniu w szkole 51 mieliśmy okazję, był pan prezydent, wręczał nam powiedzmy ten obrazek, medal, i rozmawiałem o tej sprawie, o której mówi pani Agata, z tym, że liczyliśmy się, bo prezydent mówił, jest to teren przeznaczony pod zabudowę oświatową czy kulturalno-oświatową, i mówiłem o historii dotyczącej powstania jakiegoś przyczółku tego Domu Kultury również na Porębie, bo podpierając się tym, że tutaj mamy jakiś tam skromny, jest biblioteka na widoku, cokolwiek te sprawy jakoś załatwia, jakby w pewnym sensie może i możliwość korzystania ze szkoły, ale już tam na Porębie praktycznie lokalizacja jest właściwa i gdyby, to prosiłem o perspektywę, że dobrze by było, żeby tam to, co było podane, bo tam było podane, że około 300 metrów, coś takiego, nie? W tym sensie z tym domem kultury, czy tam powiedzmy przyczółkiem. Pani Agato, powiem w ten sposób. Jeżeli 22 uda mi się z panem prezydentem zamienić słowo, będę prosił o
spotkanie. Jeżeli mi się uda, bo to jest uroczystość, ale to różnie bywa. Chcę podać Państwu do wiadomości od Pani Renaty Kiełbińskiej. Mam w pracy próbę generalną jutrzejszego spektaklu. Nie mogę uczestniczyć. Także można odnotować. To jest informacja. Pana Nowickiego to informuję, że nie będzie. Nie będzie. Jest poza Lublinem. A Pan nasz zastępca przewodniczącego zarządu mówił, że zdąży się spóźnić chwilę. Także proszę bardzo. Mogę dalej? Tak, niech Panie Przewodniczący nie przeżywa, bo wieczór jest długi, czytania jest dużo. Właśnie, jestem tutaj w połowie też długi. Mam nadzieję, że to już niedzielę. Kolejna sprawa. W 20 listopada zgłoszona przez mieszkankę budynku ulicy Abrażona 16. Pani przyszła do nas i zgłosiła, że obawia się parkować samochód na parkingu vis-a-vis wjazdu z komisariatu policji. Tu chodzi o to miejsce do parkowania obok parkingu strzeżonego. I trzeba zgłosić, że uważa, że istnieje zagrożenie wjechania samochodem na ten parking spowodowane wystającym krawężnikiem i obawia się o uszkodzenie podwozia. Takie zgłoszenie nam przekazało. Myśmy tę sprawę przekazali do administratora terenu. Na dzień dzisiejszy nie poczyniono żadnych działań w tym kierunku. Natomiast zagrożenie oczywiście dla pojazdów. Czy to mówimy o zjeździe tutaj koło obok parkingu 57 Wyżywna? Nie. Mówimy o tym parkingu, tam czy tym parkingu strzeżonym. To jest 57 parku polskiego, tam jest urwisko zjazd jakby do parku. I to są tereny działek Polskiej Grupy Energetycznej w części i LPS-u. A to nie jest parking, powiem Państwu od razu, żeby było wiadomo. Dzwoniłem do Pani kierownik GIT-y, ona się zajmuje tymi terenami i ustalenie i odpowiedź jest taka. Przyszły rok, bo to również ten pan, który prowadzi tutaj ten sklepik, czy tam te pizze i inne, bo z nim rozmawiałem 2-3-krotnie, również jest zainteresowany obsadzeniem jakimś tam, powiedzmy, zagospodarowaniem tego terenu, żeby nie był dewastowany. Ja panią kierownik prosiłem o to, żeby wykonała zjazd, bo to nie jest zarządu Dróg i Mostów, tylko to jest Wydziału Gospodarki Komunalnej, żeby ten teren doprowadzili do stanu używalności. Jeżeli mają tam być jakieś miejsca postojowe, to niech określą, dlatego że powinno to być w jakiś sposób uczynione, żeby był wolny przejazd do parku, a jednocześnie, żeby nie było tak, że samochody rozjeżdżają nam teren zielony. Także ta sprawa jest puszczona w obieg. No, jest kwestia tylko odnotowania, także proszę bardzo. Kolejnym zgłoszeniem mieszkańca dzielnicy Górki. Osiedla. Tak, mam wrażenie, że to osiedle rośnie do miana dzielnicy. Tak, to żartobliwie. Jest kolejne zgłoszenie, które dotyczy właśnie również kwestii parkowania samochodów. I tutaj była pani, żaliła się, że ma konflikt z jednym z mieszkańców, który ciągle jej utrudnia parkowanie. Nie mogłam się dogadać w tej kwestii. Chciała nas prosić o wsparcie i ewentualnie pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Uznaliśmy, że ta kwestia będzie przedmiotem kolejnego spotkania tejże pani, która obiecała, że porozmawia jeszcze z sąsiadami i jeśli uznają, że będzie to problem na większą skalę. Wtedy przyjdę do nas grupowo i porozmawiamy o tym w szerszym gronie. Ale możemy wdawać się w konflikty sąsiedzkie? Nie, to jest konflikt. To nie, posłuchać możemy problemów, natomiast jeśli będziemy w stanie pomóc, dlatego że działka jest działką, na której stoi ten budynek. I wiemy, kto administruje tym terenem. Administrator terenu jest osobą właściwą, która może ingerować w takie rzeczy.
No, nie my. No, nie będziemy dochodzić, bo tu jest kwestia tego pana, który staje z dwoma samochodami, ludzi wyciąga, wypolowuje. Ten pan się nikogo od lat nie boi. Ale to jest temat dla zarządców. Także to była ostatnia sprawa zgłoszona podczas dyżurów w siedzibie Dali i zarządu dzielnicy Czuły Południowe. Teraz chciałbym przedstawić pisma, które wpłynęły do naszej Rady w okresie między poprzednim posiedzeniem Rady a bieżącym posiedzeniem Rady. Chcę tutaj przy okazji uspokoić, nie ma tego aż tak dużo, ale czuję się w obowiązku przeczytać Państwu treść tych pism. Zarząd dzielnicy Czuły Południowe otrzymał informację od Zarządu Drogi Mostów w Lublinie dotyczącą wniosku o likwidację przejścia na ulicy Szafirowej przy sklepie Pigma. Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Wasze pismo numer ZZZR z dnia 27 czerwca 2017 roku Wydział Zarządzania Ruchem informuje, że nie ma polemiki, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa pieszych na jezdni, za które odpowiedzialny jest zarządca drogi. Pochyliliśmy się na Państwa stronę, prosząc o Państwa stanowisko. W sprawie przejścia przez ulicę Szafirową można podjąć dwie decyzje. Pierwsza z nich to likwidacja przejścia i zapewnienie większej liczby miejsc parkingowych lub poprawne oznakowanie istniejącego przejścia dla pieszych kosztem likwidacji na odcinku 10 metrów przed i 10 metrów za przejściem możliwości parkowania, tak aby zapewnić prawidłowe warunki widoczności na polu pieszych kierowcach. Prawo o ruchu drogowym wyraźnie wskazuje, jakie warunki powinny być spełnione, aby można było wyznaczyć przejście dla pieszych. Prosimy o podjęcie jednoznacznego stanowiska w analizowanej sprawie. Ja przygotowałem odpowiedź na to pismo. Jakiś czas o to przeczytam, ewentualnie podejmiemy decyzję o sprawie. Okej. Okay. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma numer ZR 4148/2017 z dnia 20 października 2017 roku dziękujemy za możliwość konsultowania z Państwem powyższej sprawy. Cieszymy się, że podzielają Państwo naszą troskę o bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu. Wobec prośby o zajęcie jednoznacznego stanowiska ponawiamy stwierdzenie, że naszym zdaniem konieczne jest zachowanie przedmiotowego przejścia dla pieszych oraz jego modernizacja i poprawa oznakowania, w tym być może jego wyniesienie ponad poziom jezdni. Zauważyć przy tym należy, że odległość pomiędzy przejściem a miejscami postojowymi mniejszy niż 10 metrów stosują Państwo w wielu miejscach Lublina. Ponieważ są Państwo specjalistami, ufamy, iż znajdą Państwo odpowiednie rozwiązanie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pieszych przy minimalnym ograniczeniu miejsc postojowych. Czy pismo o takiej treści możemy przesłać do Zarządu Dróg i Mostów? Możemy to pismo prosić? Proszę bardzo. Co? Jest wniosek. Myślę, że trzeba poddać go pod głosowanie, tak? Zgadzam się. Ja myślę, że jeżeli ktoś chciałby rozwiązać ten problem, to wystarczy po prostu pójść w teren, zobaczyć ten teren i tam można pogodzić bezpieczeństwo z potrzebą zachowania tych istniejących miejsc parkingowych. To przejście powstało dawno temu. Wygląda jak wygląda. Tu oczywiście trzeba iść z duchem czasu i to, co jest możliwe dla poprawy bezpieczeństwa, zrealizować bez konieczności tworzenia konfliktów. Także ja popieram to pismo. Jeżeli chodzi o tą historię, bo tam pani Agata sugerowała, pan Dąbrowski jest nowym naczelnikiem wydziału i wiem, Wydziału Zarządzania Ruchem w Zarządzie Dróg i Mostów, ulica Krochmalna 13 lat. I rozmawiałem na temat bezpieczeństwa jeszcze jak pan był inspektorem. On trzyma się po prostu sztuki, wyciąga encyklopedię, czyli przepisy prawne o ruchu drogowym i czyta z tego. Nie można się dziwić, dlatego że pracownik odpowiada, mówiąc najkrócej, czy inspektor, i zasłania się przepisami, bo mu nie pozwala ten jakby... Ale eksploatuje to przecież.
nie pozwala, ale tutaj trzeba będzie ten, ja popieram, bo na pewno wyślemy, tylko należy zaprosić gościa w teren. Pani Agato, z tego by wynikało, trzeba zaprosić i przedstawić mu koncepcję. To jest stan zastany, to nie jest historia wytworzona aktualnie. Były miejsca postojowe i było zrobione przejście. Ktoś to zamontował. Mnie się wydaje, że spółdzielnie zarządzające do pewnego okresu jakimiś drogami czy gruntami przygotowywały pewne drogi do przekazania zarządowi, a wcześniej panu Janickiemu, dyrektorowi Wydziału Dróg i Mostów. Przekazywali to i ci państwo przyjmowali. Ja walczyłem z ulicą Turniową. To co prawda jest temat zakończony i zamknięty, ale nie było nawet dokumentacji, nie było po prostu podstawowych rzeczy i skłaniało się wszystko w kierunku, że ten co napisał, jemu odbijano piłeczkę i kazano mu przygotować dokumentację i tak dalej. I to parałem się z tym ze dwa albo trzy lata. Ale jest temat załatwiony jakby skutecznie. W każdym bądź razie pismo pana Krzysztofa, jeżeli ktoś by miał coś do treści z państwa, to proszę bardzo, jeżeli nie, to poddaję pod głosowanie, bo to idzie jako wniosek. Jako wniosek albo odpowiedź. Rada przegłosuje treść tego pisma, to zostanie wysłane do adresata. W związku z tym poddaję pod głosowanie, kto z państwa jest za przyjęciem, proszę. Nie będziemy głosować. Możemy troszeczkę ukonkretnić to, co ty chcesz tam przeforsować, bo moim zdaniem pismo jest zbyt ogólne. Bo wiesz, ja od razu wiem, że będzie odpowiedź jaka. No, pani Kalina, ja nie chciałbym wyręczyć zarządu Dróg i Mostów. Ja przyznam, że tak wstępnie analizowałem możliwości konkretnych rozwiązań w tym miejscu, ale tak naprawdę przepisy są momentami trochę zawiłe i sprzeczne, czasami nawet ze sobą. Także ja nie chciałbym wyręczać zarządu w wypracowywaniu rozwiązań. Niech decydują, co jest możliwe do zrobienia. Wydaje mi się, że nasz cel i naszą intencję w tej kwestii wyrażone jest chyba w piśmie dosyć jasno, tak? Uważamy, że przejście powinno zostać, zależy nam na bezpieczeństwie, jednocześnie oczywiście no, nie chcemy minimalizować ilości miejsc parkingowych ponad to, co jest konieczne. No tutaj należy też dodać, że tak naprawdę w tym miejscu nie mówimy do końca o likwidacji miejsc postojowych, no bo postój samochodów odbywa się tam w tej chwili po prostu nielegalnie, tak? No bo jeżeli ktoś, samochody parkują na przejściu dla pieszych, to trudno mówić o likwidacji miejsc postojowych, tak? Także myślę, że zarząd będzie wiedział, w jaki sposób się do tego odnieść. Ja nie chciałbym wskazywać rozwiązań projektowych, bo nie jestem inżynierem drogownictwa. Druga sprawa, Rada Dzielnicy z organem opiniowawczym, a nie decyzyjnym. Nie możemy podejmować decyzji, niech podejmie właściciel decyzję, tak? Co do tego. Proszę bardzo, pani Aga. Czy nie moglibyśmy tutaj dopisać, że jesteśmy otwarci na spotkanie i wizję terenową, prawda? Ja mówię też, dać jeszcze jakieś konkretne działanie, bo tak to piszą prezenty. Jednocześnie może zapraszamy na spotkanie. O. Głosujemy, czy jest mała poprawka, zaraz zostanie pismo zmodernizowane. Szanowni Państwo, dopisałem po prostu ostatnie zdanie do tego pisma. Jesteśmy otwarci na odbycie wspólnej wizji lokalnej i uzgodnienie konkretnych rozwiązań. Podam z Państwa. Szanowni Państwo, pismo tak sformułowane poddaję pod głosowanie. No, nie może skazać się konkretnego jakiegoś kontaktu? Czy na razie ogólnie do rady? Na razie ogólnie. No to dobrze. Poddaję głosowanie, kto jest za przyjęciem pisma w wersji, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest będę liczył. Przeciw. Proszę bardzo. Jeden, ty też jesteś za? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję. Kto jest przeciw?
Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Pismo takie zareagowane zostanie przesłane na zarząd Gminy, Wydział Zarządzania Ruchem. Proszę bardzo. Kolejne pismo dotyczy konsultacji społecznych zasad 5. edycji budżetu obywatelskiego miasta Lublin. I tutaj pan prezydent miasta ogłosił tę konsultację z mieszkańcami i wskazuje nam, że takim celem tych konsultacji jest ustalenie zasad zgłaszania pomysłów oraz sposobu ich wyboru. Po drugie, edukacja mieszkańców i mieszkanek miasta Lublin w zakresie realizacji zadań własnych miasta Lublin. Po trzecie, promocja partycypacji społecznej. Po czwarte, informuję, że termin konsultacji społecznych trwa od 11 października do 31 stycznia 11 października bieżącego roku do 31 stycznia przyszłego roku. Formy tych konsultacji to jest krok pierwszy, przyjmowanie opinii na piśmie za pośrednictwem poczty, biuro obsługi mieszkańców oraz drogą elektroniczną na adres obywatelski@lublin.eu w terminie od 15 października tego roku do 19 listopada tego roku. Można było to zrobić. Krok drugi to warsztaty dla grupy mieszkańców i mieszkanek, którzy zgłosili swoje uwagi w pierwszym kroku, mające na celu wypracowanie rozwiązań w drugiej połowie listopada 2017. Dokładny termin warsztatów miał być ustalony po 19 listopada i podany do wiadomości osób uczestniczących. W kroku trzecim protokołowanych otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się 11 grudnia tego roku o godzinie 17 minął. 11 stycznia przyszłego roku o godzinie 17 w sali 104 Biuro Partycypacji Społecznej Ulica Bernardyńska 3 w Lublinie. W piątym punkcie. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych to Biuro Partycypacji Społecznej Urząd Miasta Lublin Ulica Bernardyńska 3 20109 Lublin. Inne niezbędne informacje. Tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/28/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Lublin. Ewentualne dodatkowe formy konsultacji społecznych oraz ich terminy będą uruchamiane w trakcie analizy spływających uwag i opinii od mieszkańców i mieszkanek. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Podany to jest adres strony internetowej. W tej kwestii jakieś chyba akcenty z naszej strony poszły. To znaczy można też ankietę, w tej chwili jest ankieta do uzupełnienia w internecie, jeżeli ktoś nie może przyjść na spotkania, to wypełnienie ankiety zajmuje, można się podzielić informacjami i na tej bazie to najlepsze rozwiązania, miejmy nadzieję, zostaną wypracowane. No, mamy też do wiadomości pismo skierowane przez Radę Kultury i Przestrzeni do pana prezydenta Krzysztofa Żuka. Pismo zawiera cztery strony, może nie będę całego proponuję tylko przedstawić, czego dotyczy. I ono dotyczy konsultacji społecznych nowego dworca metropolitalnego w Lublinie. I celem tej konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat prezentowanych koncepcji, proponowanych w nich rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych oraz materiałowych. A w efekcie przyjęcie do realizacji projektu odpowiadającego na potrzeby wszystkich zainteresowanych korzystaniem z obiektu. To dotyczy dworca autobusowego, czy jest kompleks metropolitalny? PKP to jest kompleks. Ale to dotyczy tego i dworca autobusowego.
Jako, że dostaliśmy to do wiadomości, więc zostawiamy to bez odpowiedzi. No konsultacje już były. Tego co ja wiem. No to jest tak jak... To już po czasie. No to jest ważna sprawa. To jest bardzo dotyczy, natomiast moglibyśmy konsultować. No rozumiem, że Rada Pokoju i Przestrzeni nas godnie reprezentuje w tym zakresie. Znaczy, ja wysłałem uwagi w tych konsultacji. Jeśli ktoś teraz jest zainteresowany, mogę przesłać na mail też. To wszystko w tym temacie? Tak. Nie. Mamy też pismo od Straży Miejskiej Miasta Lublin. Przepraszam, coś się dzieje z moim głosem. Smog. O, można być. Jakiś smog w nas. Rada i Zarząd Dziennictwo Południowe. Drodzy Państwo, minęło pierwsze pół roku 2017 roku, co skłania do przeprowadzenia podsumowania oceny pracy dzielnicowych działających w strukturze Straży Miejskiej Miasta Lublin. Mniejszym przekazuję sprawozdanie dzielnicowej stopniem STR, nie wiem co to skrót. Starszy strażnik. O, dziękuję bardzo. Starszy strażnik. Katarzyny Miłkowskiej. Z działań wykonanych na rzecz dzielnicy Czór Południowej w pierwszym półroczu 2017 roku. Dziękuję za dotychczasową współpracę i jak zwykle proszę Państwa o wyrażenie opinii. Przedstawienie spostrzeżeń i sugestii, dzięki którym praca dzielnicowego będzie jeszcze bardziej efektywna i w jak najwyższym stopniu odpowiadająca Państwa oczekiwaniom. Czy jesteście Państwo zainteresowani sprawozdaniem? Dzisiaj się zabiera to trzy strony. Może do tłumaczenia. Jeśli ktoś był zainteresowany, to zachęcam do korzystania z tych materiałów. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko nasze, to sądzę, że... Jeśli mamy stanowisko, to chyba musimy wiedzieć. Musimy przeczytać. Właśnie. Czy chcecie Państwo dzisiaj zająć stanowisko w tej sprawie? No ile mamy na odpowiedź? Sądzę, że terminu nie ma, zwłaszcza, że za pierwsze półrocze sprawozdanie przedstawiono nam 24 października. No. Mały poślizg, chyba nie będzie to bardzo niemile widziane. Dodam tylko taką informację dla Państwa, że nasza Pani już nie pracuje u nas. Jest na innym stanowisku ze względu na sprawy rodzinne w straży. Tymczasowo prowadzi tutaj tę historię jakby Pan Stępski, ale nie jest jeszcze umocowany na stałe. Rozmawiałem z naczelnikiem rewiru, panem Mazurkiewiczem i powiedział, gdyby były jakieś sprawy, to 986, proszę dzwonić i będziecie Państwo usłyszeni. Po prostu pani ta nasza jakby zakończyła tutaj działalność na naszym terenie, a jest już w tej chwili po prostu jakąś inną funkcję pewnie. Jako, że pismo wzbudziło zainteresowanie Państwa, postanowiliśmy zrobić z niego kopię, zeskanować i wysłać do Państwa drogą mailową celem zapoznania się, a merytorycznie zajmiemy się nim na następnym posiedzeniu Rady. Tak jest stanowisko do przyjęcia? To tak. Kończymy ten popisemko. No i teraz w kolejności mam już sprawy takie bardziej miłe chyba dla nas wszystkich, bo są to życzenia od Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin, przesłane drogą mailową. Radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości, pokoju oraz wszelkiej pomyślności z nadchodzącym nowym rokiem. Składa Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin, Jacek Kucharczyk. Przy tej okazji, jak już temat życzeń, chciałbym Państwu przekazać życzenia od kierownictwa Dzielnicowego Domu Kultury Czumy Południowe. Takie dosyć ogólne oraz takie szczere, również ogólne życzenia od kierownictwa Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Poranka. Dziękujemy i proszę przekazać od bardzo. Jeżeli mogę dołączyć się do tematyki życzeń, przed chwilą dzwonił pan Jan Marejek, mimo szczerych chęci nie będzie obecny. Przekazuję również życzenia wszystkim.
wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. No, są wątki życia, jakieś spotkania, w każdym razie posiedzenie Rady Miasta jest w czwartek i widocznie skoczki z historii powoduje, że nie może nas odwiedzić. Ja dziękuję bardzo za głos. Ja również, to ja może jeszcze proszę pana, no pan Krzysztof. To tak trochę. Troszkę w nawiązaniu do sprawy, którą poruszyliśmy, tych potrzeb kulturalnych, sportowych zgłaszanych przez mieszkańców osiedla Poręba. Chciałbym zaproponować wysłanie takiego pisma do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Dotyczy wykupu terenów prywatnych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne. Szanowny Panie, Rada Dzielnicy Żuły Południowe zwraca się z wnioskiem o wykup działek prywatnych, które mocą uchwały Rady Miasta Lublin przeznaczone są na funkcje publiczne. Uchwała nr 604/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 roku. Zgodnie z powyższą uchwałą część terenów przeznaczona została na funkcje kultury, sportu oraz komunikacji pieszej. W związku z powyższym wnioskujemy o wykup północnego fragmentu działki 105/44 obręb 27, działek 73/88 oraz 73/91 obręb 27 w całości, a także w miarę możliwości fragmentów działek 73/87 i 73/90 zgodnie z ustaleniami planu. Wykupienie działek umożliwi realizację istotnych potrzeb mieszkańców dzielnicy. I to proponuję wysłać do pana Krzysztofa Żuka i do wiadomości pana Mirosława Hagemajera, dyrektora Wydziału Planowania Miasta Lublin. To nie jest wszystko teren. Uważam, że my nie możemy wystąpić do prezydenta z wnioskiem o wykupienie. Możemy wystąpić do prezydenta z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości wykupienia przez prezydenta tego terenu. Rozpatrzenie możliwości wykupienia, a nie wniosek o wykupienie. Zobowiązanie odpada. Oczywiście. Zobowiązanie odpada. Po prostu forma na pewno. Panie Kalino, to jest teren, o którym rozmawialiśmy przez dwa lata. Ale to jest teren, panie Krzysztofie. Jest plan zagospodarowania pomiędzy ulicą Szafirową a ulicą Bursztynową. Także warto przyznamy. To jest ten temat, który był, że tak powiem, przerabiany. To nie wystarczy, jak wiem, że już między szkopierowo no, to jest kwestia zwrócić. Na pewno, panie, na to trzeba, tylko może nie stosujmy zobowiązania, bo to nic nie daje. Może się denerwować gości, bo znając tematykę, ja chodziłem po prośbie za wykupieniem działki i Wydział Gospodarowania Mieniem odrzucił, wykupił Wydział Geodezji. Tą działeczkę, panie Krzysztofie, która tam jest u nas. Ale słuchajcie, my mówiliśmy się odwołać na będzie do statutu do naszej dzielnicy, który mówi, że jest tylko organ doradczy, możemy składać wnioski, tak? Wnioskować jak najbardziej możemy o różne rzeczy, natomiast czy ta forma ma być bardziej grzecznościowa, czy bardziej zdecydowana, to nie ma znaczenia. Pan prezydent tak, jak sądzę, przeczytał nasze pismo i odniesie się do tego, albo zajmie się tym, albo przekaże do rozpatrzenia przez Radę Miasta, albo przez komisję stosowną, albo gdzieś tam pewnie. Albo następca prezydenta, pan Szymczyk, który to rozpatrzy, bo to swoje fakturatem Wydział Gospodarowania Mieniem. Proszę bardzo, panie. Na spotkaniu otwartym z mieszkańcami w momencie konsultowania przyjętych rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pojawiły się liczne głosy na temat tego, żeby obiekt usług kultury w innym miejscu zlokalizować. Natomiast Wydział Planowania podjął taką, a nie inną decyzję. Właściwie nawet nie Wydział Planowania, a Rada Miasta i Prezydent, żeby jednak Dom Kultury na terenie prywatnym został wpisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. I według mnie kolejnym krokiem po podjęciu takiej decyzji powinno być wykupienie albo zmiana gruntów, tak żeby zrealizować ten cel. Ponieważ jeżeli ten cel nie zostanie przez kilka lat zrealizowany, to właściciel prywatny tego terenu będzie mógł ubiegać się o kolejną zmianę. 20 lat rozumiem dokładnie, tyle chyba jest na to, żeby zrealizować cele określone w planie zagospodarowania przestrzennego po tym czasie, tak? Czy to krócej? Nie, bo się 5 lat. Ale to sobie mówię, nie ma to znaczenia. Należałoby po prostu. Wydaje się, że pismo jest słuszne i nie będziemy kłaniać się, witamy, zapraszamy.
Są jeszcze wolne miejsca? Tak, wolne są, wolne są. Zapraszamy. Chyba są, tak? Możemy tam... Nasi radni miejscy do Krzyszczego, pani Wiewska, pan Jarosław, proszę z komisji budżetowej, dlatego... Tak. Będziemy mieli dużo ciekawych informacji. Bardzo się cieszymy. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, wydaje się, że pismo poddajemy pod głosowanie. Kto jest z Państwa, chyba że ktoś jeszcze ma jakieś swoje sugestie co do tego. Wydaje się, bo pani Agata, pan Ryszard, ale nawet gdyby nie wymieniać, walczyli, doprowadzili temat do takiego stanu, powiedzmy, no łącznie jako Rada, bo uczestniczyliśmy i większość z Państwa na pewno w tych czynnościach, doprowadzony jest do stanu takiego, że jest tam zaplanowany dom kultury o kubaturze chyba około 300 metrów. I ta historia powinna z biegiem czasu ujrzeć światło dzienne i w tym sensie wydaje się, że pismo jest zasadne i je prześlemy. Kto z Państwa jest? Proszę bardzo. Szczególnie, że naprawdę ogromna ilość osób wypowiedziała się. Mówimy o Szafirowej i Bursztynowej. Ta działeczka to była tam około 1,5 hektara dla Państwa radnych, która była ponad dwa lata była prowadzona ta historia zwrotowa, a później ci Państwo wygonili naszych, bo tam były urządzone boiska do gry, coś takiego. Ale już jest koncepcja planu i teraz jest kwestia ewentualnego wykupienia, bo jest tam na porębie zaplanowany niewielki, ale około 300-metrowy dom kultury i to jest chyba planowane jako budynek przylegający bądź samoistnie stojący przy tym, co sobie już deweloper czy tam właściciel po prostu pozwoli zaplanować i będzie budować, bo ogłoszenia są, można kupić sobie. To działanie jest zasadne i będzie służyło mieszkańcom, także ja najbardziej popieram realizację potrzeb mieszkańców i wyzwolenia. Bo ja tutaj chcę tylko powiedzieć, korzystając z tej okazji, że jesteście Państwo z nami, na Górkach mamy ten przyczółek, powiedzmy tej kultury. Na widoku nie za dużo, ale jest biblioteka, która też spełnia jakby swoją funkcję. Ja rozmawiałem, tu już mówiłem poprzednio Państwu z Panem Prezydentem, byliśmy w Szkole 51 i tutaj mówiłem o kwestii, bo tam była działka przeznaczona pod szkołę pierwotnie. W każdym bądź razie jest to zaplanowane. Tam jest część działki miasta, no jest to tak pokolidowane. Ktoś kiedyś dzielił, mnożył, ważył zamiast po prostu podzielić, tak jak te przebiegały chłopskie pola, w ten sposób przejąć. No jest kawałek, który pozwoliłby na porębie, jest dużo mieszkańców i nie ma jakby takiego przyczółka kultury i tu wypowiadali się Państwo na spotkaniach wszelkich, pani Agata, pan Krzysztof, Ryszard, bliżej tam powiedzmy ci Państwo, pan Miszczak, zainteresowani jakby z tego otoczenia na spotkaniach, no to było po prostu hucznie, można powiedzieć, bo tych spotkań było, wydział planowania, tam kwestia miejsc postojowych, bo jest parking, ma być to zlikwidowane, w zamian za to też nie wiadomo, ile będzie zlokalizowanych w Zatoce Postojowej, czy to się pomieści, czy nie. W każdym razie ten temat jakby chcemy zaawizować panu prezydentowi, żeby ewentualnie pochylił się i byłaby to perspektywa przyszłości, a jednocześnie pozwalałaby mieszkańcom na te spotkania w otoczeniu. Także w takiej wersji, jak pan Krzysztof odczytał, jeżeli nikt z Państwa nie ma nic już tu do zmian, to poddaję to pod głosowanie. To idzie jako wniosek, chyba tak? Wniosek taki, no pismo. Kto z Państwa jest za przyjęciem pisma odczytanym, po prostu w brzmieniu odczytanym przez pana Krzysztofa, treści odczytanym, proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, proszę liczyć, bo... 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu wzięło udział 11 osób za. Większość prześlemy dokument. Większość 11 za, bo tu w kwestii woli tej, że nikt się nie jest przeciw i nikt się nie wstrzymał. Także pismo ma już rangę tego, które będzie wysłane. Natomiast koncepcja
rozpatrzenia, to już zobaczymy, jak to się potoczy. Proszę bardzo, czy jeszcze są... Tak sobie przestaliłem, jak miałem ten głos i zapomniałem o tym. Chciałem Państwu przekazać tutaj od Kancelarii Prezydenta otrzymałem kilka takich książeczek, które zostały wydane w ramach projektu Lublin Historia Dzielnic w 700-lecie. O, właśnie, tak trzeba powiedzieć. Rocznice lokacji miasta opracowane i wydane zostały 12 popularno-naukowe zeszyty, 12 popularnych zeszytów poświęconych historii dzielnic Lublina, skierowanych do szerokiego odbiorców. I ta publikacja powstała w ramach projektu Lublin Historia Dzielnic i wsparta została ze środków miasta Lublin. Jest dystrybuowana bezpłatnie. Ja tutaj mam u siebie 6, 8, 9 takich książeczek. Jest też między innymi wzmianka o dzielnicy Czuby. Natomiast nie wszystkie są jeszcze, ale tyle otrzymałem, tyle przekazuję Państwu, możecie sobie z tego korzystać do Polonii. Czy Pan Ryszard już wszystkie historie wyczerpane z naszego posiedzenia? Jest prośba, bo mamy dyżury od nowego roku, to tam prosiłem, kto miał Państwa szczere chęci do zapisania się, to dziękuję. Jeżeli chodzi o spotkania od okresu ostatniego naszego, to powiem Państwu, otrzymałem taką książeczkę, ona jest do przeglądu 5 lat Węglina Południowej, Domu Kultury Węglina. Tutaj akurat mamy pana Jarosława jednego i to chyba twórca, może jednego z prekursorów powstania tego Domu Kultury. W każdym bądź razie jest również łamany rok naszego tu funkcjonowania i 700-lecie, to taka cyferka oznaczająca. Powiem Państwu tak, byłem na kilku spotkaniach i takich powiedzmy z przedszkola na Onyksowej. Pani dyrektor Mazur prowadziła dwudniowe, rozsyłałem do Państwa zaproszenie, kto chciał mógł uczestniczyć. Byłem również w 27 liceum, tam jest profil wojskowy, akurat moja profesja, spotkałem kolegę, który wykładowcą jest w tym liceum. Też dość taka impreza przyjemna, można było sprawdzić się z celności strzelania i tak dalej. Nie chcę przedłużać, no spotkań jest, było dość dużo, raczej temat przyjemny. Powiem Państwu, że mamy życzenia od pani dyrektor tego 27 liceum. Tam również pani wiceprzewodnicząca w zastępstwie uczestniczyła swego czasu na Biedronki 13. W każdym bądź razie chcę Państwu, a jeszcze dodam, mamy taki jawny Lublin, tu jest pan przedstawiciel, który nas może nagrywa i bardzo fajnie. Ja lubię, jak jesteśmy nagrywani, dlatego że będziemy mogli z biegiem czasu poczytać, zobaczyć, co ewentualnie komu się nie podoba z zakresu działalności Rady, bo mam swoje spostrzeżenia co do, ale nie pracy, co do służby w Radzie, natomiast nie do pracy, bo nie mamy umów podpisanych, także każdy z nas pracuje na rzecz swoich mieszkańców. Dziękuję Państwu wszystkim. Chcę jednocześnie przekazać tu jeszcze, bo pani Agata chce i proszę bardzo, bo chciałbym kończyć ewentualnie. Jeszcze chciałam Państwu powiedzieć odnośnie realizacji projektu małego urządzenia terenu zieleni, terenu rekreacji przy Zielonej Górze pomiędzy Bursztynową 14 a 16. To nie był nasz projekt, natomiast myśmy realizowali pomysł na zagospodarowanie tego terenu z rezerwy celowej z poprzedniego roku. Natomiast realizacja tego przedsięwzięcia niestety bardzo się przedłużyła i były liczne głosy od mieszkańców takich zaniepokojonych, dlaczego tak to wygląda.
Był też głos odnośnie tego, jak została usytuowana zjeżdżalnia, ślizgawka. Także udało mi się skontaktować z Wydziałem Inwestycji i Remontów, poprosić o nadzór Biura Miejskiego Architekta Zielenina nad realizacją tego przedsięwzięcia. Dzięki pomocy jednego z pracowników biura też zorganizować spotkanie w terenie i przekazanie tych wszystkich informacji od mieszkańców oraz własnych sugestii, dzięki czemu byliśmy razem z Krzysztofem obecni na spotkaniu, pierwszym spotkaniu dotyczącym odbioru tych prac. Część sugestii zostanie zrealizowana w terminie poprzednim, ponieważ w grudniu już nie można było zmienić lokalizacji tej zjeżdżalni. Zostanie to zrobione na wiosnę. Teren został częściowo uporządkowany ze względu na warunki atmosferyczne. Całość terenu zostanie obsiana zielenią. I na podstawie tych doświadczeń wygląda to tak, że właściwie powinniśmy mieć tutaj chyba na etacie projektantów, tak żeby ci projektanci po projektantach sprawdzali to, co zostało zapisane, ponieważ okazało się, że między innymi ta zjeżdżalnia została przyjęta za wysoka, bo górka jest za mała i ta zjeżdżalnia tak trochę wisi nad górką, co jest niebezpieczne. I właściwie nad całym tym procesem projektowania, realizowania musi być stały nadzór, żeby wyglądało to tak, jak powinno być zrobione, więc z mojej strony uważam, że powinny zostać jakieś takie systemowe rozwiązania przyjęte przy realizacji projektów budżetu obywatelskiego, żeby te intencje autorów faktycznie były realizowane, żeby projektant, wykonawca i autor byli ze sobą, mogli być ze sobą w stałym kontakcie i żeby to, co ma być wykonane, faktycznie zostało wykonane. No, rzadko jest tak, że autor projektu do budżetu obywatelskiego jest projektantem i ma doświadczenie z zakresu wykonawstwa, także po prostu takie rozwiązania powinny być według mnie przyjęte po prostu w całym tym systemie budżetu obywatelskiego. No i myślę, że czeka nas sporo pracy, jeśli chodzi o realizację dużego budżetu. Będziemy musieli po prostu dużo się przy tym napracować, żeby osiągnąć ten wspólny cel. Natomiast też ze swojej strony mam takie bardzo pozytywne odczucia, jeśli chodzi o właśnie o pomoc niektórych urzędników wykonujących już te konkretne działania. Natomiast nikt nie czuje, żeby to systemowo było w tej chwili tak opracowane, żeby jedna komórka nad tym wszystkim pełniła pieczę i prowadziła ten temat od początku do końca. Także tutaj miejmy nadzieję, że na wiosnę po prostu teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany tak, żeby ci, którzy głosowali na projekt, byli zadowoleni. Mogli korzystać. Tak, nie wiem, jak to. Chciałbym też zapytać o kwestię, bo jeżeli chodzi o tą właśnie realizację projektu, to nie przerywaliście. Bo już kończymy. Chciałbym podsumować to, że jeżeli budżet obywatelski przewiduje, że jest pomysłodawca, który w pewnym sensie pełni rolę projektanta, bo jednak te jego pomysły są przenoszone na projekt, to powinien uczestniczyć przy odbiorze technicznym i przynajmniej wnosić uwagi co do swoich zamierzeń, czy oczekiwań, jakie miał, zgłaszając ten pomysł do budżetu. Nie wiem. Odbiór przecież to jest udział na mieszkanie na człowiek. Tak, ale on był realizowany na podstawie naszego projektu, który byliśmy z rezerwy celowej. Myśmy się założyli. Dlaczego też spółdzielnia jakoś odpuściła? Znaczy nie odpuściła, chodzi o to, że spółdzielnie nie popasuje. Po prostu trzeba tego kupować, ponieważ to się nie zgrywa. Projekt jest do wykonania. Szanowni Państwo, na koniec chcę tylko podać, bo nie ma najbardziej zainteresowanego pana jeszcze Piotra Grabarczyka. Otrzymaliśmy informację, temat jest niezakończony, dotyczy pokrótce zabezpieczenia zjazdu na sankach
na wysokości kładki i vis-a-vis szkoły. Od powiedzmy z tego kierunku, od przedszkola na Szmaragdowej 63. Także mam informację, to poszło do Wydziału Gospodarki Komunalnej, tam chodziło o, jest propozycja zabezpieczenia poprzez nasadzenia, ale o tym będziemy szczegółowo rozmawiać już powiedzmy w nowym roku. Chcę na zakończenie wszystkim Państwu podziękować za uczestnictwo w spotkaniach Rady. Ogólnie chcę powiedzieć, że z perspektywy już naszej pracy w Radzie jestem zadowolony. Mamy szereg osób aktywnych, bardzo aktywnych, wspomagających się nawzajem. Pewne inwestycje na pewno nie są doskonałe, to co mówi pani Agata. Temat dla niektórych państwa, ja nie mam osobiście pretensji, ale dla niektórych państwa, którzy po prostu pracują w urzędzie, dobrze by było, żeby pewne historie były wynikiem koordynowania i słuchania mieszkańców, czy nas jako reprezentujących powiedzmy tychże mieszkańców, bo jest, no nie ma tego za dużo, ale jakieś takie uwagi są, a powiem Państwu tylko na zakończenie, że sam wjazd, położenie pieniędzy, tutaj mamy przedstawicieli, my jesteśmy wszyscy podatnikami. Wjazdy do parku pojazdami w różnych porach roku powodują dewastację i tak z jednej strony coś się robi, z drugiej strony to się niszczy. Powinno być to jakieś spojrzenie i te firmy, jeżeli nie wiedzą, w którą stronę się grabi czy zamiata i tak dalej, to dobrze by było, żeby jednak przechodziły jakieś przeszkolenie, dlatego że naprawdę są koszone krawężniki, są po prostu dewastowane chodniki. Tu jest teren jakby w Dolinie Podmokły i na pewne sprawy należałoby powiedzmy zwrócić uwagę, bo to jest jednak temat. Ja się spotkałem z gościem, który wykosił koło komisariatu wszystkie krzewy, nasadzili ponownie, ale to jest wydatkowanie pieniędzy, to jest po prostu robienie czegoś na okrągło, uczyć się można, niekoniecznie na krzewach. Także dziękuję bardzo wszystkim Państwu i rodzinom, życzę zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku i na tym, Szanowni Państwo, zamykam posiedzenie Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Pan Ryszard się niecierpliwi. Także las nie mamy, zamykamy, dziękujemy, zapraszamy na nasz...